Dobry wieczór, witam ponownie Państwa. Andrzej Zieliński, tym razem już ze estrady najdłuższego festiwalu jazzowego w Polsce, czyli cyklu jazz.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak słuchacze mogli usłyszeć, jesteśmy wyjątkowo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. W tym tygodniu świętowaliśmy 110. rocznicę urodzin patrona tej sali, Witolda Lutosławskiego, którego nazywa się bardzo często klasykiem XX wieku, muzyki XX wieku. I myślę, że bohaterów dzisiejszego koncertu moglibyśmy też nazwać mianem klasyków, tyleże polskiego jazzu. I dosłownie, i metaforycznie. Metaforycznie dlatego, że możemy sięgnąć korzeniami ich gry od samego początku nowoczesnego jazzu, od zespołu Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Namysłowskiego, ale też i od jazzu tradycyjnego między innymi. A metaforycznie dlatego, że to naprawdę klasycy polskiego jazzu. To oni w końcu byli pionierami nurtu chopinowskiego w polskim jazzie. To oni jako pierwsi w latach 90. przetworzyli, improwizując na temat kompozycji Fryderyka Chopina. Ryzykowny wówczas zabieg, ale opłacił się, bo stworzył zupełnie nowy gatunek, nie tylko w polskim jazzie, ale w ogóle w muzyce europejskiej. Za nimi poszli i Herdzin, i Możdżer, i Makowicz, ale też im na przykład zespół Levity. Wszyscy nawiązywali do tego tria, do tria Andrzeja Jagodzińskiego. To był 1993 rok, płyta Chopin, grudzień. Co symbolicznie, nagrywana była ta płyta dosłownie 20 metrów stąd, 15 metrów stąd, w studiu S2 Polskiego Radia w Warszawie. Płyta Chopin wyszła w 1993 roku, w grudniu. Wcześniej zawiązane zostało trio Andrzeja Jagodzińskiego. Zatem tym koncertem świętować będziemy 30-lecie powstania tej legendarnej formacji. Ale to nie koniec jubileuszy, dlatego że w tym roku również 80-lecie swoich urodzin będzie obchodzić pan Czesław Mały Bartkowski. Tak. Legenda polskiej perkusji. Pierwszy polski perkusista, który nagrał solową płytę. Perkusista, który wyznaczył standardy, które obowiązują do dzisiaj, jeżeli chodzi o grę na perkusji. To on właśnie był z tym korzeniem, który łączy trio Andrzeja Jagodzińskiego z zespołem Krzysztofa Komedy, z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego. A 70 lat kończy Andrzej Jagodziński. Tak. Legenda polskiego fortepianu, mistrz również akordeonu. Niewiele osób wie, że grał też na waltorni. I tutaj znowu symbolika. Pan Andrzej Jagodziński grał w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia właśnie na waltorni. Ostatnio oddaje się przede wszystkim kompozycji i aranżacji. To jest jego największe pole działania, to ciągłe łączenie muzyki poważnej z muzyką jazzową. No i Adam Cegielski, który ma tą wielką przyjemność od 30 lat, od trzech dekad grać z tuzami polskiego jazzu. Przed nami wielkie świętowanie. Będą goście, będą łzy wzruszenia. Proszę szykować chusteczki, bo naprawdę dzisiaj przed nami wielkie gwiazdy, wielcy, wspaniali goście, ale nie będę ich teraz przedstawiać, bo teraz przedstawię bohaterów dzisiejszego koncertu i mam nadzieję, że przywitają ich Państwo wielkimi oklaskami. Pan Andrzej Jagodziński, Czesław Mały Bartkowski i pan Adam Cegielski. Trio Andrzeja Jagodzińskiego, któremu towarzyszyć będzie kwartet Marek Wroński, Wojciech Hartmann, Igor Kabalewski i Anna Gruber.
Proszę Państwa, Agnieszka Wilczyńska. Dobry wieczór Państwu. Ogromna przyjemność być tutaj z Państwem, być tu z trio, z którym mam przyjemność już grać 19 lat. No spóźniłam się o jeden rok, bym jubileusz też miała dzisiaj, no ale... W 2019 roku kolejna płyta, którą miałam przyjemność nagrać z Andrzejem Jagodzińskim, bo tym razem była to płyta w duecie, kompozycja Andrzeja Jagodzińskiego, teksty Wiesława Sujkowska, Andrzej Poniedzielski, Stanisław Tym, Jan Wołek. A, i ja jeszcze jeden tekst, ale to tak. No i właśnie z tej płyty chcemy zagrać dla Państwa piosenkę. Tym bardziej jest to też dla nas ważne, bo w 2020 roku płyta nasza została nominowana do Fryderyka. A więc Andrzej Jagodziński, Agnieszka Wilczyńska, Wilcze Jagody, taki tytuł płyty. A zagramy piosenkę Moja Ty Nadziejo z tekstem Andrzeja Poniedzielskiego. Nad stadem wron frunie wrona zielona. Kto widział ją, wnet uskrzydli ramiona. Kto widział ją, temu myśli się śmieją. Tęskni przez sen, moja ty nadziejo. Dam byle gram, kropla ciebie nadziejo. Na morze łez i tyrani truchleją. Ty sprawiasz, że ludzie prawie mądrzeją. To lubię cię, moja ty nadziejo. Ona po nas jeden dzień skona. Ale zanim dzień, ona snem, ona bzem, ona tlen, ona maj, ona raj, pani na nieboskłonach, to panuj nam, pani jasnozielona. Jeśli tu po coś żyje się, to dla tych paru ciebie drgnień. Z ciebie się śmieją, drwią matką zwą, ale potem smutnieją. Bez ciebie to nawet życia nie skleją. Ja ufam ci, moja ty nadziejo. Ty bywasz jak kropla rosy w popiele, na stary tren nawleczona młoda zieleń. Wiem, kochać cię ludzie nie umieją. To ufam ci, moja ty nadziejo. Ona po nas jeden dzień
za nim cień. Ona snem, ona bzem, ona tlen, ona maj, ona raj. Pani na niebo skłonach, to panuj nam, pani jasnozielona. Jeśli tu po coś żyje się, to dla tych paru duszy drgnie. Państwa, Henryk Liśkiewicz. Robert Majewski. Kompozycja Krzysztofa Komedy, Synthetic.
Ewa Dem. To się troszeczkę rozbierało piosenek. Do przodu żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień, a pechowy minął, nabijaj na swingowy rytm. Taba, 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 ta bardzo przenikliwa myśl. Taba, 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 ta barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najbardziej żyj. Do przodu, że ja daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram, ze wszystkich sił, by życie miało wciek, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować. Niech żyją jagody! Mówisz sam, że nam z sobą nie wyszło. Cóż widzisz sam? Ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej chmurze. Burzą brzmi. Cóż więc ma? Sprzedajmy wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Nie prosi różowi wie wiatr. Sprzedaj mnie. A wyszłam za mąż, zaraz wracam. Może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudniej wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałem nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam w drzwi. Kiedy to? Próbnie los!
tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień, czekając już, i wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten 7 dzień. Czasami dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę, zachodzisz, co z nią zrobić. Czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz wiele dni. W głowę zachodzisz, co z nią zrobić, bo miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie, w głowę zachodzisz, co z nią zrobić, i czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz wiele dni. Co z nią zrobić dziś, 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 dziś. Dziękuję, moi kochani. Andrzej Jagodziński jest kompozytorem piosenki, którą jeszcze teraz zaśpiewam. A tekst napisał do niej Wojciech Młynarski. Moja dedykacja to dedykacja dla Gabi. Thank you.
niech żyją jagody. Pierwsza dama polskiego jazzu, Ewa Bem. Tu program Drugi Polskiego Radia do godziny 19. Na antenie programu Drugiego Polskiego Radia świętujemy 30-lecie tria Andrzeja Jagodzińskiego. Wielkie brawa! Andrzej Jagodziński, który w tym roku skończy 70 lat. Czesław Bartkowski w tym roku dołączy do klubu 80-latków. Adam Cegielski, który z panami gra od lat 30. Marek Wroński, Wojciech Hartman, Igor Kabalewski, Anna Wróbel. To kwartet smyczkowy. Henryk Myśliwicz i Robert Majewski. To był prezent muzyczny od pani Ewy Bem dla pana Andrzeja Jagodzińskiego, ale będzie też prezent literacki, to na koniec naszego koncertu. Radiosłuchacze, jeżeli będą mieli ochotę tego posłuchać, to zawsze zapraszamy na streaming wideo na Facebooku i YouTubie Dwójki. A ja może tylko zaprezentuję ten prezent literacki na razie słownie, później będzie połączony z muzyką. Cytuję słowa pani Ewy Bem na tę okazję specjalnie napisane. Minęło jak sen, świętujmy więc dzień, wielki dzień i szampana pić to tylko dziś. Liczmy więc, już trzy dychy grają nam jagody. A Czesław świętuje aż 8 dych. Minęło jak sen, świętujmy więc dzień, wielki dzień, bo jagódce mija 7 dych. Mniejsza z tym, gdyby był Fryderyk z nami, miałby łzy pod powiekami. I my też nie ukrywamy łez, 8-7-3. Tak dostojnie brzmi, chłopcy dają nam klucz do jazzu bram. Klucz do jazzu bram. Świętujmy ten dzień. Świętujmy ten dzień, proszę państwa. Andrzej Zieliński, zostawiam państwa w towarzystwie tria Andrzeja Jagodzińskiego. Do usłyszenia.
Jeszcze jeden Bach, będzie to partita C-moll i ponownie z nami Agnieszka Wilczyńska. To jeszcze w ramach zapowiedzi. Przed chwilą usłyszeliście Państwo preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha z płyty, którą trio... Dobrze powiedziałam. które ukazało się na płycie Bach w 2020 roku, a chwilę później płyta trio Andrzeja Godzińskiego została nominowana do Fryderyka. Teraz Bach, tego jeszcze nie nagraliśmy, partita C-moll. Thank you.
Cegielski.
Adam Cegielski. Czesław Mały-Bartkowski. Kwartet Marka Brońskiego. I Jan Sebastian Bach w aranżacji Andrzeja Godzińskiego. W 2004 roku miałam przyjemność po raz pierwszy zagrać z trio Andrzeja Godzińskiego. Jak już mówiłam, było to 19, nie 20 lat temu. I zagraliśmy wówczas koncert z muzyką Krzysztofa Komedy. I ta sentymentalna podróż dzisiaj dla Państwa. Dwaj ludzie z szafą, to był film Romana Polańskiego. Szafa z tekstem Wojciecha Młynarskiego, muzyka Krzysztof Komeda. Każdy szafę ma, a w niej zmartwień stos. Krzywią się z jej dna swetry utkane z trosk. Na wieszakach zaś w krąg len, marzeń len, len koszul blu, prześlicznych jak sen. Każdy szafę ma i wśród lat i zim w życie szafa ta idzie razem z nim. Piszczą wciąż jej drzwi jak pies, chory pies, i przenosić ją głupio i ciężko jest. I powie jedną szafę wrzuć troski ludzi. Thank you.
Miśkiewicz. Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, kwartet Marka Wrońskiego i trio Andrzeja Dobińskiego. Ewa. Pozwólcie Państwo, że zaśpiewam utwór napisany przez Pana, skomponowany przez Pana Jerzego Wasowskiego do tekstu Wojtka Młynarskiego. Gram o wszystko.
Srebro najczulszych słów, milczenia złoto, nadziei wielki szmaragd, ciężką forsę wart, korale, tęsknoty, perły, łez. Jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz na mową ni siłą. A dziś zagrać chcę, było nie było, o twą miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, gram. Ciebie chcę być bogata, choć przez chwilę chcę bogata być. W kasynie świata nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz, i to wiem. Ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko. Kiedy kocham, gram o wszystko. A gdy przegrywam, to nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z goryczą nie wymazuję ich z pamięci płótna. Przynajmniej mi o coś szło, przynajmniej się miało styl, bo jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz na mową i siłą. A dziś zagrać chcę, było nie było, o twą miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Świata nie umiem tkwić, niby widz, wierny widz, i to wiem. Ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko. Kiedy kocham, gram. Wszystko i ty bądź taki sam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kochasz, graj o wszystko. Graj o wszystko, o wszystko graj, o wszystko graj, o wszystko graj. Andrzej Jagodziński.
Pięknie, dziękuję. Dziękuję, kochani. Bardzo dziękuję. Agnieszka Wilczyńska. Ewa Bem. Skromnie i na temat. Thank you.
Henryk Miśkiewicz. Andrzeja Godziński. Chłopcy grają na
Świętujmy razem dziś. Andrzej Jagodziński. Czesław Bartkowski. Adam Cegielski. Królowa polskiego jazzu, pierwsza dama polskiego jazzu, Ewa Ben. Agnieszka Wilczyńska. Henryk Miśkiewicz. Robert Majewski. Marek Wroński. Wojciech Hartman. Igor Kabelewski. Anna Wróbel. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, właściwie nie jedna. W tym roku swój jubileusz obchodzi również Robert Majewski, 60-lecie swojego istnienia na świecie. Robert Majewski. I jeszcze dwie ważne rocznice. Sylwia Bartkowska i Czesław Bartkowski lat temu 50 wstąpili w związek małżeński. Ewa Jagodzińska oraz Andrzej Jagodziński 40 lat temu to uczynili. Chciałabym powiedzieć, żeby Sylwia i Ewa wstały, no ale raczej by to się nie udało, ale możecie nam zamachać. Ja mam jeszcze jedną wiadomość, przepraszam, że Agnieszka Wilczyńska nie ma jeszcze 18 lat. Ja w przyszłym roku 50 i 20 lat z trio, więc nie udało mi się, ale jest nadzieja, że widzimy się w takim razie za rok. Sylwia Bartkowska, Czesław Bartkowski, Ewa Jagodzińska, Andrzej Jagodzińska. Trzeba nadmienić, proszę Państwa, jeszcze, że całe to towarzystwo zaprosiła dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia, Małgorzata Małaszko. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Koncert realizowali Jeremiasz Hędzel, Leszek Kamiński i Przemek Czol. Będziemy im pozwalać, żeby tam wychodzili, potem wracali. Chyba nie ma sensu. Trzydzieści lat tria Andrzeja Godzińskiego, 80 lat Czesława Małego Bartkowskiego, 70 lat Andrzeja Godzińskiego, 100 lat. Chciałby pan zagrać? Tak? Dobrze, pozwalamy, wyjątkowo dzisiaj. Thank you.
Andrzej Godziński, Paweł Bartkowski, Adam Cegielski. Dziękujemy im za humor, za muzykę, za drive, za czyste granie na kontrabasie. Dziękujemy za wszystko, za muzykę, którą prezentujemy od 30 lat na antenach wszystkich rozgłośni polskim i nie tylko polskim eterze. Dziękujemy za Chopina, dziękujemy za jazz. Dziękujemy też Państwu za to, że z nami byliście. Cykl jazz.pl. Proszę z nami być, proszę nas słuchać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Andrzej Zieliński. Wszystkiego dobrego.